Dzisiaj przyszło do mnie takie słowo, co się nazywa testament. Mój testament. Nie znaczy oczywiście, że właśnie postanowiłem umrzeć i zapiszę w spadku różnego rodzaju dobra i precjoza mojego życia. Natomiast mój testament, czyli taki przekaz tego, co ja skumałem w życiu swym, na drodze zdrowienia i rozwoju, bo ostatnio mówiłem o tym, że to 25 lat. Kurczę, to jest ćwierć wieku. Ja ćwierć wieku żyję bez narkotyków, bez alkoholu. To jest coś, o czym ja kiedyś myślałem, że jest niemożliwe. Nie można funkcjonować bez substancji psychoaktywnej, tej mojej ulubionej, czyli heroiny. Ja myślałem, że ja muszę umrzeć na heroinę, na jej przedawkowanie i że właściwie to jest nieuniknione. Natomiast kiedyś ktoś mi powiedział, że to nieprawda, tak? Że ja mogę zrobić wszystko, że ja mogę być kim chcę, tylko kim ja chcę być. Nie? To bardzo często takie słowo się pojawia, albo słowa, kiedy ludzie chcą coś powiedzieć o sobie ważnego, i wydaje im się, i mnie też się wydawało, bo to ja mówiłem, chcę być sobą. A jeszcze jak pan Markowski z zespołu Perfect wykrzyczał taką piosenkę, chcemy być sobą, no to absolutnie to był hymn mojego życia. Nie, chcę być sobą, no właśnie, tylko kim? Nie, być sobą, tylko kim? Co znaczy być sobą? Kim ja jestem? Kompletnie nie miałem zielonego pojęcia o tym, kim ja jestem, kim ja chcę być, co to znaczy być sobą i co z tym się wiąże być sobą. Kiedy ja próbowałem tę swoją tożsamość na różne sposoby ukierunkować i jakoś tak zewrzeć albo zebrać do kupy i nadać jej jakąś taką formę, tak, taka tożsamość pod tytułem, nie wiem, jestem hipisem. Ja miałem taką tożsamość, byłem hipisem, bardzo mocno hipisowałem. Chciałem też nadać temu taki wyraz, taką treść absolutnie ortodoksyjną. Miałem pomysł, oczywiście w deklaracji. Ja byłem ortodoksyjnym hipisem w deklaracji. W realizacji, wiadomo, to nie było już tak fajnie. Czyli oprócz w tym dążeniu do wolności, uwikłanie się w narkotyki, to nie jest jakby spójne za bardzo z tym, co na sztandarach. Nie? Bo jakby kompletne pozbawienie się wolności w relacji z narkotykiem i krzyczenie o wolności, no troszeczkę schizofreniczne to jest. Ja o tym w ogóle wtedy nie wiedziałem kompletnie, więc teraz się mogę mądrzyć, bo mam 54 lata i ćwierć wieku zdrowienia i życia beznarkotykowego. No ale wtedy ja nie wiedziałem nic, kompletnie nie kumałem. I dziś, gdy myślę o tej mojej młodości, wczesnej dziecięcości, to był czas właściwie stałego lęku, bardzo wysokiego poziomu lęku, marzeń, chwil spokoju, gdy byłem sam, ale wtedy, gdy byłem sam, spokój ów prawdopodobnie najczęściej zawdzięczałem jakiejś substancji psychoaktywnej, bo od wczesnych lat życia odurzałem się różnymi rzeczami, od papierosów, które najdłużej mi towarzyszyły i były pierwszym moim narkotykiem absolutnie zniewalającym mnie i moją głowę. Ja dopiero po zaprzestaniu palenia skumałem, jak bardzo ja miałem zadymiony łeb i jak w ogóle mało do mnie docierało rzeczywistości, od tej takiej smakowo-zapachowej aż do takiej rzeczywistości, że ja nie kumałem w ogóle. Że nie kumałem, że moje życie zostało absolutnie podporządkowane 20 sztukom papierosów w paczce. Ja mogłem wyjść na spacer z dzieckiem, zapominając dziecka, natomiast nie zapomniałem papierosów. I to był dramat mojego życia. Dlatego, że tych substancji w moim życiu było sporo i one były bardzo długo, no to ja niczego nie kumałem. Tak? Ja niczego nie byłem w stanie w jakiś realny sposób ocenić.
I nawet procesy zdrowienia, które zaczynałem, bo przecież zaczynałem ich sporo w różnych miejscach, one też były skażone takim lękiem. Lękiem, że ja nie dam rady. Tak? Jakby moja mama przed lata mówiła mi, Robert, nie da rady. Oczywiście z miłości wielkiej i próby ochrony mnie przed życiem i rzeczywistością. Więc ja uwierzyłem w to, że nie dam rady i ja starałem się za wszelką cenę nie dać rady, nie? Bo w pewnym momencie już mi to zaczynało pasować. Oczywiście frustrowałem się tym, że kiedy kombinuję, jakby tutaj nie dać rady, to nikt nie traktuje mnie poważnie. No ale to na to były sposoby alkoholowo-narkotykowe, żeby zapomnieć. Tak? No i jak zaczynałem te różne próby zdrowienia, no to też tam było ogromne pokłady lęku. No i tutaj dochodzę do tych testamentów, nie? Czyli Stary Testament i Nowy Testament. Mój Stary Testament zdrowiejący był taki. Oczywiście ja jako wychowanek tego takiego nurtu sprzed 25 lat zdrowieniowego, no to miałem te słynne słowa Marka Kotańskiego, który mówił, że z narkomanii wychodzą najlepsi, wychodzą mistrzowi. Przeciętniacy będą dalej brali. Tak? No i lęk mój oczywiście polegał na tym, że ja wiedziałem, że ja nie jestem najlepszy. Że nie będę najlepszy, bo ja miałem z tyłu głowy wkodowane, jakieś takie wdrukowane. Robert nie da rady. Tak? Jestem słomiany ogień. I to była druga moja tożsamość. No i ja wiedziałem, że to tak nie będzie. Dlatego ja ciągle przerywałem i przerywałem, bo dochodziłem do takiego momentu, że mam być najlepszy. Kurczę, przecież ja nie wiem, jaki ja jestem, kim ja jestem w ogóle. Ja mam być najlepszy. Najlepszy w czym? Tak? W życiu, okej, okay, dobra. Nie, bądź najlepszy w życiu. Jak mogę być najlepszy w życiu, jak ja? Ja tak, to są te moje takie wewnętrzne lęko-frustracje, nie, o których ja wiedziałem, nie będę najlepszy. Ja to czułem głęboko, nie? Czyli to oznaczało we mnie, nie będziesz najlepszy, będziesz ćpał. To jest Stary Testament, ja z niego wyrosłem. Tak? Oczywiście, tak jak i w tych takich odniesieniach biblijno-religijnych, ja nie jestem religijny w ogóle, natomiast biblijnie uwielbiam tę książkę, bo jest świetna książka historyczno-przygodowa. Więc ja ją czytam pasjami. I ten Stary Testament, czyli to prawo Mojżeszowe, tam tak było, nie? To ono we mnie nadal jest jako podstawa i fundament. Natomiast jest też Nowy Testament, nie? Do którego przyszedł JC, czyli Jezus Chrystus, i powiedział: jest też miłość. W związku z powyższym to jest ten Nowy Testament Chrystusowy. Natomiast Nowy Testament Banasiewiczowy to jest taki: jestem wystarczająco dobry. Jestem w sam raz. Nie? Ja nie muszę być najlepszy. Oczywiście mogę robić różne rzeczy najlepiej, lepiej niż inni, tylko po co, ale mogę je robić równie dobrze. Nie? Czy z mojego porównywania, do którego ja jestem przytwierdzony. Jestem przytwierdzony do porównywania. Nie jestem w stanie się odtwierdzić od mojego porównywania. Zawsze mam tę skłonność. Natomiast skumałem, że efektem mojego porównania może być trzeci element. Wcześniej były te dwa, nie? Starotestamentowe. Jestem lepszy albo gorszy od innych. Nie? To w Starym Testamencie Banasiewiczowym. A w Nowym Testamencie Banasiewiczowym jest ten trzeci element. Jestem tak samo dobry jak inni. Nie? Jestem wystarczająco dobry. Więc to był ten taki element, który otworzył mi drzwi. Ja jestem wystarczająco dobry, żeby przestać ćpać. Nawet jeśli nie pobiegnę podwójnego Ironmana, nie pobiegnę żadnego Ironmana, nie pobiegnę, może daj zrobić, nie pobiegnę nic, kropka, nie, no to ja i tak mogę przestać brać narkotyki, bo ja jestem wystarczająco dobry. I nawet nie o to chodzi, żebym ja przestał brać narkotyki. Chodzi o to, żebym ja zaczął żyć jako Robert Banasiewicz, człowiek wystarczająco dobry. No i to mnie otworzyło na to, co jest dzisiaj, nie, 54 lata żyję i od ćwierć wieku nie biorę.
To jest wynik tego, kiedy do mnie doszło, jesteś wystarczająco dobry. Jesteś w sam raz. Jesteś okej. Wow, to było coś. To życzę każdemu, żeby takiego odkrycia, albo żeby takie słowa do niego dotarły. Jesteś okej. Kolejnym elementem takim starotestamentowym dla mnie jest takie przeświadczenie o ogromnej ilości uczuć. Czyli praca ze zdrowieniem, z rozwojem, jakimkolwiek byście chcieli, jakiekolwiek byście nie wykombinowali zmianę w życiu, to ona zawsze będzie oparta o system emocjonalny. System emocjonalny ulega zaburzeniu, dlatego że moja reakcja na otaczającą rzeczywistość jest nadmiarowa. No i ten Stary Testament mój mówił o tym, że tych uczuć jest taka ogromna ilość i rzeczywiście jest ich ogromna ilość. Ale kiedy ja myślę o czymkolwiek, ogromna ilość, to jest koniec świata. Oczywiście poznawałem te wszystkie uczucia i nazywałem je i próbowałem przeżyć. Natomiast w tym Nowym Testamencie otrzymałem podarunek od pana Marka Kuterskiego z filmu Siedem Uczuć. Nie? On mi podarował, no zupełnie nie wie o tym, że oczywiście nie ma zielonego pojęcia, o tym ciągle gadam, że dostałem od niego taki podarunek w postaci tych wymienionych już siedmiu uczuć. Bo zresztą wszystkich was zachęcam do obejrzenia tego filmu i ze trzy razy, bo to filmu niełatwy jest. Natomiast chodziło o to, że problemem największym w moim życiu jest przeżywanie siedmiu uczuć. Złość, wstyd, strach, smutek, poczucie winy, samotność i uwaga, radość. Sześć z tych uczuć oczywiście są to uczucia mało przyjemne. Radość oczywiście obiecuję, że będzie fajna, ale w moim wykonaniu radość także była trudna dla otoczenia, bo ja w mojej radości robiłem dziwne rzeczy bardzo. Często niebezpieczne. Ja byłem niebezpieczny dla otoczenia także w radości. I ten nowy mój testament mówi: Robert, masz do zrobienia to siedem uczuć. Masz siedem uczuć ważnych. Masz złość, wstyd, strach, smutek, poczucie winy, samotność i radość. Bierz się do roboty. Takie słowa kluczowe, które funkcjonują w mojej pracy, to one brzmią tak: nie radzę sobie z uczuciem. Nie radzę sobie z takim albo z innym uczuciem, że ja je czuję i nie wiem, co mam zrobić. Wtedy sobie myślę, oh my God, nie radzę sobie, bo przeżywam, bo czuję, bo jest dużo wstydu, jest dużo strachu, jest poczucie winy, jest samotność, jest wstydu ogromna ilość, tak? Jest poczucie winy. Radzenie sobie z uczuciami polega na przeżywaniu ich. Weź uczucie to i czuj. Im bardziej chcę zwalczyć uczucia we mnie, tym oczywiście z większą radością machają do mnie substancje psychoaktywne, tak? Bo one mają fantastyczną zdolność nieczucia. Nie, one mają zdolność robienia, tak, żebym ja nie czuł. Nie, one mnie wyłączają, one wycinają, odcinają całą moją emocjonalność, w związku z powyższym zostaje w postaci taboretu emocjonalnego. Tak? Jakby jest mi wszystko jedno. Potem się okazuje, że muszę iść na terapię. No. I ta praca terapeutyczna z emocjonalnością w Nowym Testamencie mówi: ogarnij siedem uczuć, złość, wstyd, strach, smutek, poczucie winy, samotność i radość. Ogarnij siedem uczuć, czyli przeżywaj te uczucia i żyj. Tak? Czyli nowe przykazanie według Banasiewicza, masz siedem uczuć do ogarnięcia. Naprawdę ogarniesz, to spoko. Nie bój nic, dasz radę. Siedem uczuć. Poprzyglądaj się im, tym siedmiu uczuciom. No i tak powstawały te tak zwane moje nowotestamentowe różne takie przebudowy rzeczywistości mojej terapeutycznej własnej, terapeutycznej, zawodowej, życiowej w ogóle. Ja o tym często mówię tam na górce w Saint-Tropez, nie ludziom, mieszkańcom domu,
No, ale wy nie macie tam możliwości, albo część z was nie ma możliwości tam być, więc będę wam tutaj to dostarczał. Jego dnia albo jego wieczoru, bez względu na to, o której godzinie to będzie sobie gdzieś tam u was funkcjonowało w słuchawkach albo w innych głośnikach. Bye bye.